Spotykamy się dzisiaj w miejscu nieprzypadkowym i w gronie nieprzypadkowym. Miejsce to Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli płatnika, który płaci za świadczenia ochrony zdrowia w naszym kraju. W województwie opolskim w dodatku, czyli w województwie, które jest najbardziej dotknięte depopulacją, czyli u nas się rodzi najmniej dzieci i najbardziej nam zależy na tym, żeby te dzieci się rodziły. A w gronie nieprzypadkowym, bo są ze mną rodzice dzieci, którzy wiedzą, co to znaczy wychowywać małe dziecko. I o ile jesteśmy w stanie i robimy to jako na przykład samorząd województwa, wspierać żłobki, przedszkola, tak aby mamy mogły wracać do pracy. Staramy się również, jesteśmy pionierami w województwie, jeśli chodzi w kraju, jeżeli chodzi o badania prenatalne, bo ten program, który jest realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Neonatologii, Ginekologii Położnictwa i Neonatologii, jest naprawdę takim, który nam zazdroszczą w całym kraju, to jednak pewnych rzeczy brakuje. I chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach. Pierwsza kwestia to kwestia związana z tym, co zna każdy rodzic małego dziecka. Małe dzieci się przeważnie nagle i dość dramatycznie rozchorowują w bardzo nieoczekiwanych okolicznościach, zazwyczaj w nocy albo w weekend. I znamy z mediów te historie, kiedy zaczynają się pielgrzymki od nocnej i świątecznej opieki na SOR, jeden, drugi. W tych SOR-ach spotykamy się wszyscy. Ci, którzy są z wypadków, ci, którzy przyjeżdżają, bo coś tam im się też nagle stało. Niestety również nieprzytomni pijani goście zwożeni z całego miasta, bo w Opolu nie ma już izby wytrzeźwień, więc ci wszyscy ludzie trafiają właśnie do naszych opolskich SOR-ów. Wszyscy wiemy, jak to się może skończyć również dramatycznie i niestety w paru przypadkach tak dramatycznie się skończyło. Więc moja pierwsza propozycja to propozycja związana z budową, z nowym świadczeniem NFZ-u, mianowicie SOR-em dla dzieci. W skrócie to mówiąc, może to być nocna i świąteczna opieka, ale wyłącznie dla rodziców z dziećmi. Wyłącznie dla tych, którzy się właśnie nie będą musieli błąkać, nie będą musieli szukać żadnego miejsca. Będę dążył do tego, żeby w katalogu świadczeń takie coś się znalazło i aby wyłonić wykonawcę, który w pierwszym rzucie takie świadczenie będzie realizował w województwie opolskim, ale żeby być jeszcze bardziej wiarygodnym, to oddam głos Danusi, która może na ten temat coś, dwa słowa powie. Bardzo proszę. I Helence. Szanowni Państwo, jako mama dwuletniego dziecka, czerpiąc z własnego doświadczenia, ale również z taką pewną nutką rozżalenia, muszę stwierdzić, że dzisiaj w naszym mieście nie ma takiej placówki medycznej, która przyjmowałaby natychmiastowo rodziców z małymi dziećmi. Bardzo często młodzi rodzice odbijają się od różnych placówek medycznych w poszukiwaniu po prostu dyżurującego aktualnie pediatry. Taki pomysł powstania SOR-u dla dzieci byłby wręcz spełnieniem marzeń młodych rodziców, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci do drugiego roku życia. Samorząd Województwa Opolskiego realizuje wiele bardzo pożądanych projektów, naprawdę z naciskiem na bardzo pożądanych. Są to projekty skierowane zarówno do kobiet w ciąży, do całych rodzin, do kobiet w okresie połogu, ale również do dzieci do drugiego roku życia. Te świadczenia realizowane są w poradni neonatologicznej przy Szpitalu Ginekologicznym w Opolu. I tutaj również jest pewien... Jednak ta poradnia zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta, co powoduje bardzo dużą barierę komunikacyjną. Po prostu nie ma gdzie zaparkować. Takie powstanie placówki, która świadczyłaby nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz SOR dla dzieci, jest jak najbardziej pożądanym pomysłem i wszyscy rodzice byliby na pewno zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wiem, że to naprawdę jest bardzo ważne dla tych młodych rodziców, aby po prostu nie wpadać w taki ten ciąg systemowy, bo często to oczywiście nie ludzie, ale system wymaga tego, żeby przesuwać z jednego miejsca na drugie w tych dramatycznych sytuacjach. Natomiast tych rodziców i te dzieci. Natomiast to tylko pierwszy etap. Drugim etapem i drugą moją propozycją, dużo bardziej złożoną, jest znowu odpowiedź na to, że jesteśmy najbardziej wyluczeni
przeludniającym się regionem, zależy nam na każdym młodym obywatelu, na każdym dziecku, które się tu rodzi i na tym, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali, a nawet przyjeżdżali wychowywać tutaj swoje dzieci. Dlatego jestem przekonany, że w Opolu powinno powstać Centrum Zdrowia Dziecka. Zupełnie nowy szpital, wybudowany od podstaw, który byłby kompleksowym szpitalem przeznaczonym dla dzieci. To jest oczywiście długofalowa inwestycja, natomiast chcielibyśmy, aby ten szpital był miejscem, które zaczyna się od SOR-u właśnie, czyli z całego województwa nagłe przypadki, urazy, wypadki, dzieci mogłyby być zwożone właśnie do tego szpitala. Oczywiście zaplecze, czyli OIOM z prawdziwego zdarzenia dla dzieci, chirurgia dziecięca, ortopedia dziecięca, kardiologia dziecięca, okulistyka dziecięca, bo z tym jest ogromny problem w naszym województwie. Myślę, że stać nas na to, aby z racji tego, że jesteśmy najbardziej wyludniającym się regionem, żeby właśnie w Opolu powstała taka wzorcowa placówka, która być może później zostanie rozpowszechniona na cały kraj. Dzieci potrzebują specyficznej opieki, my potrzebujemy gwarancji tego, że jeżeli się naszemu dziecku coś stanie, to będziemy wiedzieli, gdzie mamy się zwrócić. I to jest chyba najważniejsze, że nie trzeba będzie jeździć od punktu A do punktu B. Wszyscy trafią w jedno miejsce. Jestem przekonany, że stać nas na to. Stąd te dwie propozycje, za które będę zabiegał, jeżeli po 15 października Państwo obdarzą mnie zaufaniem i zagłosują na mnie.